Ladies and gentlemen, witam was bardzo serdecznie w CSGO Zombie Escape. Na sam start chciałbym wam wyjaśnić zasady panujące w tym trybie. W Zombie Escape gramy na specjalnych mapach przygotowanych do tego trybu. Na początku rundy każdy jest tak zwanym humanem, czyli ocalałym, lecz po 20 sekundach kilka losowych osób na serwerze zamienia się w zombie. Liczba zombie na początku jest zależna od liczby osób na serwerze. Zadaniem zombie jest zarażenie wszystkich ocalałych, ciachając nożem, przez co ci przechodzą na stronę potworów. Zadaniem ocalałych zaś jest przejście całej mapy i ostatecznie ucieczka od wszystkich zombie. Mapy są zbudowane tak, że co chwilę humani napotkają na drodze windy, zamknięte przejścia i inne, przy których należy kliknąć guzik i odczekać kilkanaście sekund, a także jednocześnie się bronić. Mapy dzielą się na kilka wariantów. Najbardziej podstawowym jest zwykła mapa. Jeżeli wygrają humani, kolejna runda wygląda tak samo bez zmian. Drugim wariantem map są takie, które posiadają poziomy trudności. Po każdym kolejnym zwycięstwie humanów, poziom trudności mapy się zwiększa. Trzecim rodzajem map są takie, na których występują bossowie. Najczęściej te mają swoją otoczkę fabularną typu Final Fantasy. Ocaleni muszą, prócz bronienia się przed zombie, zabijać bossów, by móc przejść dalej. Okej, więc po krótkim wstępie jesteśmy już. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wszystkie zasady dokładnie. Naszą pierwszą mapą będzie Zombie Escape Magala Castle Final. I szczerze powiedziawszy, pierwszy raz na niej będę grał, więc od razu zobaczmy, jak ona wygląda. Gram na serwerze, już wam mówię. GFL Clan Zombie Escape. To jest Nie, jednak grałem na tej mapie. Znam ją, ale z nazwy nie skojarzyłem. O cholera. Dobra, więc tak, no nie będę już powtarzał się, jeżeli chodzi o zasady. Po prostu bronimy się przed tymi zombiakami. Jesteśmy teraz tu, bo troszkę za późno się zrespiłem. Runda się zaczęła, a ja... No ledwo co udało mi się jeszcze być human, jest 26 na 15, więc ta runda na pewno pozytywnie się nie zakończy. Dobrze, czy to jest mapa typu levele, czy po prostu kończymy mapę i tyle? Jeżeli kończymy mapę i tyle, no to okej, to będą RTV i niestety ten odcinek i ta mapa będą krótkie. Już widzę, że jest źle. Dobra, zombiaki nas gonią. Magala, to jest chyba nawet fajna mapa, cholera. Za bardzo jej nie pamiętam. Pamiętam, że chyba tutaj wszyscy ginęli, ponieważ nie ogarniali tej windy. Ale dobra, idziemy bronić. Chociaż za dużo to już nie zrobimy. Dobra, spierdzielamy. Okej, jeszcze nie wspomniałem na samym początku, że gramy właśnie na GFL Clanie. To jest 64-osobowy serwer amerykański, więc nie ma aż tak dużo Rusków, ale jest bardzo ogarnięta ekipa. Są admini, często grają. Admini bardzo tutaj dobrze pomagają nam w sprawie kooperacji, bo wiecie, jeżeli nie ma adminów, to wszyscy robią chaos, przegrywamy i w ogóle. A jeżeli są admini, to oni na mikrofonie krzyczą tam, idźcie tu, idźcie tam, i nawet jest ogar. Jak widzicie, jestem masterchefem, znaczy nie. Jestem masterchefem? Master Chiefem? Chyba tak, chyba mam ustawiony ten skin. Wszyscy są Master Chiefami, kolorowi to są albo VIPowie, albo admini i tak dalej. Co jeszcze? Mamy P90 piaskowiec, to jest z mojego ekwipunku taki gówniak. Z tym, że na serwerze możecie ustawić, z jaką bronią startujecie. Ja sobie wybrałem P90. Dlaczego P90, a nie inna broń? Otóż jest szybkostrzelny. Gdy biegamy z nim, to nie jesteśmy aż tak wolni jak na przykład z krową. Szybkie przeładowanie, szybkostrzelność. To jest bardzo dobra broń. Mam dwie berety, dual beretas. To też dobre pistolety, zważywszy, że mają właśnie tą szybkostrzelność. Też szybciutko się biega. No i mamy coś takiego na serwerze jak granat zapalny. Różni się od zwykłego granata tym, że po prostu podpala zombiaki na 8 sekund około. I one są spowolnione wtedy. Taki pro fajny feature na tym serwerze. Na niektórych serwerach są też granaty zamrażające, czyli flesze, ale tutaj tego nie ma, więc powiedzmy, że jest trudniej, ale jeżeli jest kooperacja, to wtedy często się wygrywa. Dobrze, więc chodźmy tutaj im pomóc, bo już tutaj zombiaki z dwóch stron. Z dwóch stron przychodzą, cholera. Czy tutaj już...
What the fuck? Okej, dobra, bardzo dobrze nam poszło. To nowa runda. Patrzcie, jest pełny serwer. Cały 24/7 jest zawsze pełny serwer. I to jest bardzo fajne. Ten serwer jest tak popularny i utrzymuje tyle ludzi. Nie ma... Znaczy, może mamy jakiś tam ping 100, 150, ale naprawdę bardzo dobrze się gra. Wszystko idealnie działa. Dobrze, zombieków jeszcze nie ma. Oni się tam ustawiają. Ale my sobie idziemy do tej windy i ostrzegałem, będziemy tam często ginąć. Jeżeli jakichś jeszcze podstaw nie wyjaśniłem takich na samym początku oraz teraz, to dajcie mi znać. Oczywiście te bronie trzeba wpisać w daną komendę, już nie pamiętam tak naprawdę jaką, żeby te bronie od razu dostawać. Bo oszczędzamy sobie po prostu czas na tym, że wykupujemy. A tak to zaczynamy rundę i idziemy po prostu z drużyną. Dobra. Ogółem jeszcze taka ciekawostka, z Zombie Escape'em mam doświadczenie już parę ładnych lat. To się zaczęło od Counter-Strike'a Source'a, lata temu. Może nawet prawie dekadę, gdy byłem 10-latkiem. Serio, gdy miałem 10 lat, uwielbiałem nawet grać w Zombie Escape, więc... Więc naprawdę to już jest zakorzenione u mnie. I co jeszcze? No znam sporo map. Większość w CS GO to mapy sportowane z Source'a. Tak czy siak, dobra, może pomogę zamiast tak... Stop! Ja zostałem! O nie, jestem zombiakiem! O cholera, GG boys! I koniec! I koniec! Koniec, baby! Aha, powiedział koleś, że wszyscy używają snajperek i nie dziwię się, że przegrywamy 41 na 14. Wow! Chciałem wam zaprezentować w pierwszym odcinku, jak ekipowo zajebiście gramy, pokonujemy zombiaki, jesteśmy najlepsi. Dokładnie tak. To jest ładne podsumowanie tego, co tutaj się dzieje. No ale dobra. Będziemy działać do końca tej mapy, czyli jeszcze 19 minut ponad. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Spadli. Dobra, ta muzyka w tle. Jeszcze się zastanawiam, czy będzie ich słychać w ogóle na odcinku. A jeżeli będzie, to pewno niewyraźnie. Yeah. It sounded like the sonar of like this really fucking crappy World War II movie. Burn your bus, burn your bus. Burn your model color was changed to white. Aha, czyli jestem po prostu białym. No, zwykłym użytkownikiem Zombie Escape'a. Dobra. I zostaw stoimy tutaj. Obrońmy, chyba że ja zostanę zombiakiem, to okej. Okej. Dobra. Czemu oni ze snajperkami tam byli? Za WP. The fuck? Niby granat mam, ale jeszcze nie będę go wykorzystywał. Bo tutaj taktyką jest po prostu to, żeby ich utrzymywać dalej. Niech tamci, co poszli, idą tam otwierać kolejne wrota, kolejne windy itp. itd. My będziemy tych zombiaków trochę na daleki dystans utrzymywać. Wow, 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 wow. Tam Bunny Hopem się bawił. Bunny Hop jest tutaj możliwy. Dobra, bo tutaj z dwóch stron będą mogli przejść, więc wracajmy lepiej. A, okej. Dobra, całą grupą się zjednoczyliśmy tutaj. To muzyka epicka. O, już tam są, już złapali kogoś. Dwie osoby. 12, cholera. Oni mogą... Aha, są dwie windy jak coś, no tam. Ale wszyscy zazwyczaj do tej idą, jak widzę. Czy tutaj... Wow, i tak wyskoczył? God damn it. Ale tak to jest, jak ze snajperkami tutaj się bawią. Snajperki akurat odpychają mocno. Mogą iść schodami, mogą iść drobinką i przez drobinkę chyba im przejdzie. Dadzą rady? A, daliśmy radę w końcu! O, wow, wow, coś mnie zablokowało na chwilę. Przejebane macie. I zjedzeni wszyscy. No dobra, oprócz czterech, ale zaraz tam admin ich skikuje. No bez RTV, wybraliście tą mapę przed chwilą. Op, zapomniałem. Ale cholera, w ogóle zero współpracy. Nikt nic nie ogarnia.
Ale jak te zombiaki się przedostały w ogóle na tą windę? To mnie ciekawi. Technicznie jakoś tam mógł zombiak. Pewno przez tą szczelinę pomiędzy podłogą a samą windą tam zombiak sobie podskoczył i kogoś zaraził. Szczerze nie wiem. Dobra, jedna osoba. Gdzie ten fart jest? Go słychać niby. Ale wybucha i jep! Koniec! Terrorist, znaczy Zombies win! Uhu, po raz czwarty. Cztery ekscytujące rundy za nami, około 10 minut samej rozgrywki. Przynajmniej wiem, że ja nic źle nie robię. Przynajmniej chyba tak mi się wydaje. Dobra, chodźmy tutaj. Ale głupie to jest, ale dobra. Kiedyś mi się wydaje, że oni mieli więcej skinów, tak mi się wydaje. Dobra. Goddammit. Dobra, idziemy sobie stąd. Nie ma co tam się zabawiać. Goddammit, dobra. Zombiaki tak z skrótami sobie idą i to nie jest fajne. Oni już z drugiej strony, o tam, napierają, widzę na minimapce. Aj chroń cię, bo zaraz tutaj będzie po nas! Już jeden pol... Już dwóch... mówiłem. Mówiłem. Nie, mam przejebane na tej mapie, szczerze powiedziawszy. Zaraz, jak będą się tak wychylać, no i właśnie! No i właśnie, będą się wychylać, to zaczekają. I to spowoduje to, co się dzieje, czyli przegrane razy pierdyliard. Zawsze będziemy tak przegrać. O! What? What, jak? O, tam z drugiej strony jeszcze żyją. Ale to po nich. Nie dadzą rady. Ty, otworzyło się już? Może się przedostaną? Przedostali się! No dobra, prawie. Prawie wszyscy. Ale mamy póki co rekord. Uhu, brawo. Tylko, że daleko nie zajdą. No kurde, granat, cholera. Dawaj. Dawaj. O, jak przeskoczyłem. Dobra. Jak to nie? What? Co to było? Przecież jak go złapałem. O kurde. Ała. Yes, yes, woo! Wiecie co? Stop sound. Teraz będę słyszał broni? Bo jest coś takiego, że mogę włączyć słyszenie dźwięków broni. O! Tak, czyli nie będziemy słyszeć głosów broni. No niestety będziemy słyszeć odgłosy ginięcia i innych takich pierdół, ale... Ale dobra. Kto teraz? Nie ja. Całe szczęście. 6 rund i jeszcze ani razu zombiakiem nie zostałem. Okej. Coś o shotgunie gadają. Ale broń się przy okazji. Zaraz znowu będzie taka kaszana jak przed chwilą. Patrzcie już z drugiej strony. Z drugiej strony. O my. Dobra. Zaczęło się. Idę z drugiej strony tym razem. Walę to. Tutaj jest bezpiecznie, bo tylko schody są. Że schodów nikt nie broni praktycznie. Nie, dobra, bronią.
O disposition, dobra, niech tam sobie radzą. Postrzelam. A, nie wspomniałem jeszcze o jednym. Nielimitowana amunicja na serwerze. To znaczy, trzeba przeładowywać, ale macie i tak nielimitowaną. Get the fuck out. O, brawo. No i nawet tu! Wow! Z góry? What? This map is broken. Jakoś... Ja chyba rozumiem, chyba strzelali, oni się odbijali tutaj i z góry przychodzili tam i na drugą windę. Aha! Rozumiem teraz. Tak to działa, no to faktycznie mapa zepsuta jest. To jest tragedia. Trump is dead! Ja. Dobra, ale cholera. Muszę się przyjrzeć temu, jak oni tam strzelają z tych snajperek, ewentualnie shotgunów. Bo raczej to chyba snajperki tak odbijają, szczególnie jeżeli w głowę zombiaka trafisz. Dobra, idźmy naprzód tym razem. Nie będę z tyłu tam zostawiał. No, za niedługo zmienię IP. Trzeba będzie sobie zapisać. O czymś tam gadają. Ban Leather Defenders. Znaczy, ja bym banował tych, którzy stoją przy samej takiej drabince, wiecie. Na tym kwiatku, żeby dać się zaciachać. Ale zobaczmy. Zobaczmy, bo odbijając się teoretycznie mogliby. I tak chyba będzie. I tak... I... Koniec! Koniec! Tam będzie. No, idziemy, dajemy. O nie! Nie! Bronimy się! What the fuck? O dobra, oni tam są. O nie, o! Wow! Wow! To jest to piękno. Z piękną rozwalonej mapy. Ale tak to jest, no. Może... Nie, no, kogo ja oszukuję? Przecież oni będą tak zawsze robić na tej mapie. Dopóki jej nie naprawią. Znaczy, nie ma co tutaj naprawić. Musieliby tam płot na górze jakiś dać, żeby zagrodzić. Ale no niestety to tak wygląda. Że tak będzie zawsze. A wątpię, że na przykład w tej rundzie się zmieni i nie będą tak robić. O to... O, co tam się stało? No, admini zostali zombiekami przejebany. Niby kilka Power Rangersów z nami jest, ale... Nam to nie pomoże. Dobra, gonimy. Jakie stwierdzenie. Dobra, czyli już po nas. Czemu akurat ta mapa nam się trafiła, taka chujowa? Na początku nie wiedziałem, co to za mapa po nazwie, później okazało się, że aha, to ta. A dzisiaj odkryłem, że niby drugi czy trzeci raz grając na tym, dopiero teraz oni sobie latają po tej całej mapie. A tak to zwykle lecieliśmy dalej w ogóle. No to co, widzimy. I zaraz ktoś poleci. Na małysza. O, już się przygotowuję, patrzcie, tak żeby w górę. O, i jest. Wow. Wow. Koniec. I po nas. Koniec! Zaraz pewno wszyscy RTV dadzą i będzie koniec. Koniec tej zabawy zaraz będzie, wszyscy RTV wpiszą. Jeszcze 4, 3... Nie, ja nie daję RTV, chcę do końca zagrać. Nie poddaję się, żeby w końcu spróbować tego. Żeby jak najdalej dojść.
Draw picture, boys. Just use the nova. Pewnie on przez ten nowy. Mhm, już trzech. Aha. Czterech, pięciu, super. Wszyscy tego nowa koju już bają, cholera jasna. Dude, can I get some reports up on peanut butter? I mean, everybody's agreeing. This is a boat, right? Cholera, zaraz oni tu przyjdą. Tutaj zakończy się ta runda. Tu się zakończy ta runda, już. Już koniec. I jeden, drugi. Dobra, to jak? Wszyscy zombiaki na drobinkę i lecimy. I jeden. Brawo! Brawo! Koniec! Idę tam. O mój Boże. O mój Boże. Przejebane. Gdzie tam ten jest akryl? No nie dawajcie RTV, ostatnie już na pewno ktoś da. Cholera. Fuck nowa. Czyli pewno będzie koniec. Ja nie daję RTV. Nie! A nie, do, vote na mapę następną, okej? Okay. O, Skyrim! Przedłużać. Co przedłużać? Nie. Don't change. Ogarniacie 35 na 36 RTV i być może w głosowaniu na następną mapę wygra Don't change, czyli po prostu przedłużenie. Ale Ice Cap wygra. O, smutowali wszystkich. Now vote. Ja przedłużę im. Ja im przedłużę, znaczy i tak po tym odcinku idę już sobie, więc nie będę grał na tym serwerze dzisiaj, ale... don't change, co wygra? Jak stąd? Nie no. Czyli Ice Cap wygrywa. Ale już na tym sobie nie zagramy, chociaż też mapa wydaje mi się nieznana. Więc to chyba będzie przedosta... Koniec! Koniec! Okej, okay, dobrze. Nie mam za przedłużać ludziska. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się następnym razem. I trzymajcie się. Miłej zabawy wam życzę na Zombie Escape. Zapraszam was bardzo serdecznie na ten serwer. IP macie w opisie. Cześć!